We boil at different degrees. Ralph Waldo Emerson, U.S. philosopher and poet, 1803 to 1882. Realia, South America, 2005. Dad, it's Lisa. You gotta come get me. Get on a plane and come get me. Dad, is that you? I can't hear you. Dad! Paris, France, 2005. Saul Myers is ex-military. Myers, it's Pierre. The newspapers confirmed there's been no sighting of her for 40 hours. Saul, I'm sorry. She could be anywhere. Saul Myers' daughter has disappeared. Saul? Saul! Saul Myers is going to Puerto Sombra. Saul Myers is going to hit boiling point. Siemanko, z tej strony El Diablo, witam was bardzo serdecznie, a to jest już długo zapowiadany let's play z gry Boiling Point Road to Hell. Ta gra miała już zostać przeze mnie nagrana w minione lato, czy nawet wcześniej, ale teraz dopiero pod koniec 2015 roku, czy tam 2015, dopiero teraz naszła mnie ochota, żeby tego let's playa nagrać. Długo szukałem tej motywacji, chęci, no ale naprawdę, wcześniej po prostu nie miałem na to ochoty. To nie jest let's play na 5 minut, to jest długa gra, nie oszukujmy się. Tak więc troszeczkę może mi to zająć, no ale myślę, że to jest raczej pozytyw. No i co, święta, święta i po świętach. Minęły święta, na które czekaliśmy tak długo, tak więc może poprawimy sobie właśnie w ten sposób humor, nagrywając właśnie Boiling Point. Również motywacją dla mnie dużą tutaj było, że będzie to pierwszy let's play polski na YouTube właśnie z gry Boiling Point. Nikt wcześniej tego nie nagrał, też mnie to trochę zmotywowało. No ale mówię, również to, że wczoraj naszła mnie ochota, żeby sobie tą grę nagrać, tak więc dzisiaj wstałem, wziąłem grę, wszystko przygotowałem tutaj, no i co? Zabieramy się, tworzymy, mam nadzieję, że będzie się wam to podobało. Dużo osób prosiło mnie, żebym nagrał tą grę na poziomie trudnym. Ja, szczerze mówiąc, mam tą grę już ponad 10 lat i jeszcze nigdy na poziomie trudnym nie grałem. Tylko na łatwym, na średnim również, nie? Ale średni, no... No, już lepiej zagrać na tym trudnym, spróbować się na hardkorowym poziomie niż na średnim jakimś. Poziomy różnią się tylko tym, że rozpoczynamy z mniejszą sumą, jeżeli chodzi o trudny. Bo na łatwym mamy 4000, na trudnym mamy 1000. Pieniądze są w tej grze, no, biletem do wszystkiego, tutaj mówię, za samo dzień dobry musimy zapłacić, tak więc pieniądze są tutaj bardzo ważne. Tak więc poziom trudny jest rzeczywiście trudny, ponieważ zaczynamy z małą sumką, a już na początku chcą z nas wycisnąć jak z cytryny tego hajsu. Tak więc jedyna zaleta jest tutaj, że no jeżeli lubicie let's play na ślepo, no to niestety u mnie tego nie doświadczycie, ponieważ ja tą grę znam dobrze, już grałem w nią wiele razy. No przechodzić to może i tak wiele razy nie przechodziłem, ale grałem w nią dużo razy. Tak więc, no znam ją. Będę, myślę, ją przechodził, no nie z problemami, no zobaczymy, jak ten poziom trudny mnie tutaj zaora. No mówię, nigdy jeszcze na tym poziomie nie grałem, to będzie też dla mnie pewnego rodzaju sprawdzian. I będę zadowolony, jeżeli uda mi się na tym poziomie przejść. No ale mówię, no mam już doświadczenie na temat tej gry, tak więc mam nadzieję, że będzie wam się w ten dzięki temu przyjemnie tego let's play oglądało. Tak więc co?
Rok 2015 się kończy, jest 25 grudnia, 12:25. Rozpoczynamy Let's Play z gry Boiling Point. Zapraszam. Oczywiście zaraz pojawi się nam standardowe intro, które znam już kurna na pamięć. Już oglądam je po raz 1 100 900. No dobra. Lisa became a reporter while I was serving in the Legion. I was happy for her. The girl needs something to keep her busy. I figured she was taking taxis across the city and churning out 10 ways to dump your man for those mindless women's magazines. When I was transferred to the reserves, I found out she'd already made her way through half the most dangerous hotspots in the world. She wasn't writing about guys and makeup. She was reporting revolutions in Liberia and guerrilla warfare in Nepal. So now she's in that banana republic. How many times have I warned her? But she's as stubborn as me, only worse. Yeah, this ain't the best country to have to go looking for a missing daughter. But believe me, there's worse. Pierre gave me the address of the newspaper where that editor works, the one who knows Lisa. I'll have to drop by. Maybe he knows something that can help me find her. And if he can't remember anything, I'll string him up. That ought to jog his memory a little. Przystanek Puerto Sombra. Tak jest. Saul wysiada już w Puerto Sombra. Jesteśmy. Rozpoczynamy gierkę. Będzie to mój taki pierwszy, dłuższy let's play, to jest też dla mnie pewnego rodzaju sprawdzian. No, Ghostmaster czy Sąsiedzi z Piekłorodem to nic w porównaniu do tego. Tak więc zobaczymy, jak mi się uda właśnie tego typu dłuższa gierka. Tak więc co, może rozpocznijmy w takim razie. Znajdź wydawcę miejscowej gazety, w której pracowała Lisa i poproś go o informacje. Tak więc Sol dowiedział się, że jego córka Lisa, która pracowała w tym kraju jako dziennikarka, została porwana, nie wiadomo przez kogo. Ja oczywiście wiem przez kogo, no ale tutaj nie będę spoilerował. Dowiecie się wszystkiego w swoim czasie. No ale takie pierwsze podejrzenia, no to pracowała jako dziennikarka i przeprowadzała wywiady z takimi bardzo wpływowymi osobami. No i można wnioskować na początku, że po prostu, no dowiedziała się za dużo, no i prawdopodobnie ją ktoś z tego powodu sprzątnął. No jak to w tej grze mówią przechodni, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. No Lisa niestety miała na to wywalone. Tak więc tatuś z Francji musiał aż przylecieć, żeby ją tutaj poszukiwać. Jest to kraj, w którym jest wojna domowa, tak więc no nie jest to idealne miejsce do poszukiwań. Ale dobra, no to oczywiście to nas nakręca. I jesteśmy w miejscu pracy Lisy. To jest wydawca, który był jej zleceniodawcą. I my sobie z nim tutaj porozmawiamy. Siemasz, łysy. Hello. Hi there, young man. Nice to see you in my humble office. Tutaj ludzie nas mają w dupie, tak więc my również ich będziemy mieli bez skrupułów. Nie będziemy się tutaj do nikogo łasić. Może gdzie moja córka skurwielu, to takie mało sympatyczne przywitanie. A nie będziemy się tutaj z nim pieścić, ale też... My name is Saul. Ale też skromnie. Nazywam się Saul Myers. Szukam córki. I should have known. You look so much alike. It's so horrible what happened. She's so young and talented. No właśnie, jak mogło do tego dojść? Widzisz, do czego doprowadziłeś. Jedziemy dalej. I understand you were close with her before she disappeared. Can you help me look for her? Of course, Signor Myers. I want to help you find your daughter. But you must understand that because of the circumstances surrounding her disappearance, I will be in great danger if I try to help you.
I tutaj właśnie jest przetestowana nasza sprytność. Mamy 1000 pesos, tak więc musimy naprawdę oszczędzać te pieniądze. Tutaj no, zarabianie oczywiście jest konieczne, no ale kiedy możemy, to te pieniądze oszczędzajmy. I wydawca to jest pierwsza osoba, której możemy tych pieniędzy odmówić. Bywają momenty w grze, kiedy nie możemy tych pieniędzy im odmówić, ponieważ inaczej nie ominiemy tego, a załóż musimy się czegoś dowiedzieć, no to musimy zapłacić. Albo koleś się może wkurzyć i nam podwyższyć cenę, a to dla nas byłoby niekorzystne. W przypadku wydawcy jest o tyle dobrze, że możemy mu odmówić, tylko musimy troszeczkę nim... musimy troszeczkę mu groźniej powiedzieć, wtedy on się scyka. A więc nie interesują mnie twoje sugestie i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę ostrzej. Konkretniej. Bez skrupułów tutaj, naprawdę. Nie przyjechaliśmy do tego państwa na randkę, przyjechaliśmy, żeby córkę wyciągnąć. Oni chcą tutaj z nas hajs wyciągać, zarabiać na naszej krzywdzie, tak więc... Naprawdę, bez skrupułów, jak już mówiłem. Your daughter is in big trouble. She got this idea in her head about writing something about Don Pedro. Don't ask me who that is. All I know is that he's someone no one messes with. Some call him the Black Spider. Spider-Man, Spider-Man. He's illegal activity in this country, one way or another. Dun, 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 dun. So? So? Your daughter told me about her plans to write something about Don Pedro. I tried to talk her out of it. I told her about how Don Pedro has had people killed for nothing. God is my witness. I did try to talk her out of it. Don't go for your weapons, please. Co ty się stary cykasz? Żadną broń nie sięgam, ale tylko dlatego, że dialog mi zabrania. Once a week had passed, I knew it was useless to wait for her any longer. O matko, no teraz musiała Julia zadzwonić, serio. Czekajcie, poczekajmy, aż to przestanie dzwonić. A to już po raz ostatni, tak więc zaraz poczta głosowa będzie, zobaczymy co nam ma do powiedzenia. Nawet nie myśl o tylko jednym piwku w reali, już ja cię znam, spijesz się i o wszystkim zapominasz. Tak, tak więc żona nas bardzo tutaj widać kocha, sądzi, że przelecieliśmy się tutaj z chlać jak świnia. Dobra, lecimy dalej. Gdzie mogę znaleźć tego Don Pedro? They say Don Pedro has recently built a new villa, not far from our town. I don't know where it is. But Luis, okay, the bartender at the Black Jack, he must know its exact location. I can see you've got something more to say. Don't hold back. Let it out. You'll feel better. Oh, I almost forgot. Your daughter left some of her things with me. She left her car keys here as well, since Don Pedro's thugs gave her a ride there. I think a tam Mibe jest tylko dobry, żeby wozić swoją dupę po mieście. What kind of car is it? To tell you the truth, she rented the worst car. No, oczywiście, popieram to w pełni. You'll see for yourself. Ale że najgorszy to nie powiedziałbym, są gorsze, uwierzcie mi. No way, I don't. Nie czytałeś, łysy, już ja cię znam. Łysy z Brazers nie czytał. Co to za mikrofon? This is a directional microphone, Senor Myers. Many journalists use it for eavesdropping. With it you can overhear conversations from 150. Dajesz mi narzędzie paparazzi? Super. What is this? A rock? You said it, Senor Myers. That is a rock. Kamieniem rozłupię ci czaszkę, jak nie pomożesz mi poszukiwać lisy. She bought it from some elderly Indian for an insane amount of money. He told her this legend that this is one of the 6 fragments of an old Indian relic that was broken a long time ago. Apparently, anyone who gathers all 6 will be able to go where no other mortal can. I'll tell you honestly, Senor Myers, I've lived here a long time, and I have never heard this legend before. Dobra. How did my daughter get her hands on a Learn at Home motorboat handling manual? That's not her book, Senor Myers. This is a gift from our publishing house. We publish a series of Learn at Home guides. For instance, we will soon release a Learn at Home combat boat manual. We printed a few too many copies of this one, and now we don't know what to do with the extras. Don't thumb your nose at it. It's a good book, really. If you read. Nauka kierowania okrętem wojennym w weekend. O kurde, jakby coś u nas takiego wprowadzili, by w kiosku było dostępne. Naucz się sterować czołgiem. To by było dobre. Dobra. Do widzenia. Adios, senor. Co jeszcze masz mi do powiedzenia? Senor Myers, I told you everything I know. What else do you want? Nie wiem, opowiadaj co tam u ciebie, łysy. Taki wygadany jesteś, to...
Co to dla ciebie za problem? Dobra. Kierowanie pojazdami. Prawo jazdy oczywiście od początku mamy załatwione, żeby oczywiście się tu przemieszczać swobodnie. Co otrzymaliśmy? Mikrofon kierunkowy. To jest taka zabaweczka, to muszę wam pokazać na zewnątrz, ponieważ u wydawcy nie możemy żadnych gadżetów wyciągać. No tak po prostu jest ustawione, że nie możemy niektórych osób zastrzelić. Mikrofon kierunkowy to jest taka zabawka, dzięki której możemy podsłuchiwać rozmowę. Jakbym wcelował tutaj w jakichś kolesi, którzy gadają, to byśmy to słyszeli. A to ten przedmiot jest przydatny, no, z tego co pamiętam, grze tylko do misji dla agenta CIA, kiedy musimy podsłuchać rozmowę ważnych bandytów. A no to do tego jest na pewno nam potrzebny. Klucz to jest oczywiście do naszego samochodu. Wygląda jak klucz domowy, ale jeżeli go wywalimy, to i tak do tego auta wejdziemy. Taka mała ciekawostka, tak więc jest on tutaj tak naprawdę zbędny. No ale wezmę go jako takie przedmioty początkowe. No. Fragment Xenusa, no to jeżeli oglądaliście mój odcinek na temat 6 części kamienia Xenus, to na pewno wiecie, o co chodzi. Że to jest taki stary artefakt, który został podzielony na 6 części, rozbity. I one są tutaj po państwie rozrzucone. No jak się go zbierze w 6 całości, złoży się do kupy, no to powstanie jeden wielki kamień, który jest kluczem do tajemniczego miejsca, w którym jest coś bardzo wartościowego ponoć. A co, to nikt nie wie. Oprócz mnie oczywiście. Kierowanie motorówką. No, te książeczki są bardzo ważne, ponieważ to jest bilet do nauki. Jeżeli nie mamy żadnej książki do nauki, no to nie możemy pójść do Augusta i poprosić, żeby nauczył nas czegokolwiek. To jest, mówię, bilet. Jak coś takiego mamy, to możemy pójść się nauczyć. O, idź do Augusta i naucz się sterować łodzią. No to jest taki sympatyczny koleś na zachód od Puerto Sombra, który nas uczy. Jak mamy kasę to i książkę, to możemy pójść się nauczyć. I wtedy jak zaliczymy, no to tutaj się to nam zaliczy i możemy wtedy już jakimś pojazdem sobie sterować. Samochód mojej córki jest... Dobra, no to tutaj zlecenie, że możemy sobie wsiąść do tego auta. I co? Teraz w poszukiwaniu lisy. Miejscowi handlarze adrenalina mogą powiedzieć coś o Dompetrze, czy zrobić mały wywiad. Z baronami nie będziemy się tutaj póki co pieścić. Najpierw barman z Czarnego Jaguara będzie wiedział, gdzie jest rezydencja Dompetra. Tak więc musimy udać się do baru i porozmawiać z Luisem. I zaraz to zrobimy. Może jeszcze przejrzymy sobie dziennik lisy. 12 maja 2004 rok. Ojciec miał rację, gdy próbował wybić mi z głowy realię. Dlaczego on zawsze ma rację? Wydawca próbował wysłać mnie do Niemiec, żebym napisała o galerii w Dreźnie. Dla mnie jednak życie byłoby puste bez czegoś niezwykłego, emocjonującego. Teraz chyba będę żałować tego do końca życia. Ten pamiętnik ma 8 stron, tak więc ja sobie tu przewinę. Jeżeli chcecie przeczytać na spokojnie, no to sobie zróbcie pauzę. Troszeczkę tego tutaj jest. Tak ogólnie tutaj kolesie, z którymi rozmawiamy, bardzo się opierdzielają, tak więc... o, tutaj tequila, jakiś Ramon. Ramon Sanchez Pizjuan, dobra. Tutaj kolesie się bardzo opierdzielają, tak więc będę musiał czasami przyspieszyć. No mówię, no gra jest bardzo długa, tak więc będę musiał czasami sobie skracać. I jeżeli chcecie sobie dokładnie wszystko przeczytać, to zróbcie sobie pauzę i sobie na spokojnie przeczytajcie. Ja będę się tu też wam starał wszystko streszczać mi jakoś. Tutaj nic w tym pamiętniku lisy bardzo wartościowego nie ma. Tutaj nie ma żadnych wskazówek, podpowiedzi. To są tylko takie babskie przemyślenia. Jak kogoś to interesuje, to niech sobie przeczyta. Wsiedliśmy już do naszego bardzo zajebistego Mi Beya i jedziemy do baru Czarnego Jaguara. I... mam do was taką jeszcze małą prośbę. Chciałbym, żebyście może pisali mi czasem jakieś w komentarzach opinie, uwagi czy pytania, ponieważ no ja się tak czuję czasami, jakbym nagrywał tylko dla siebie. Nagrywam dla was i chciałbym, żebyście też wyrażali swoje opinie. No jest na pewno troszeczkę mi wtedy weselej, że... nie wiem, no... możecie też dawać łapki, bo to nie jest dla statystyk, żebyście mnie źle nie zrozumieli. No, mój samochód sobie lata. To nie jest dla statystyk, tylko łapki to jest dla mnie sygnał, że coś wam się podoba i was interesuje i wtedy ja wiem, że mogę coś takiego nagrywać. Tak więc dawajcie łapki, jeżeli się wam podoba, piszcie komentarze, pytajcie się o co chcecie, walcie śmiało, nie wstydźcie się, ja czytam komentarze, tak więc postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i to tyle. Tutaj jest Burdok, który nam mówi, że możemy sobie dla Herni popracować, czyli dla szefa bandytów, ale to nie teraz, jeszcze nie zarabiamy. Póki co nie brakuje nam groszy. I co my tu mamy? Czarny Jaguar Barman. Porozmawiamy sobie z sympatycznym siwulcem. Cześć! Greetings, senior.
Kurna, patrzcie, jak on ma dekolt. No wpierdzielał się kurczaków z KFC, to mu cycki urosły. Wszystko poszło w cycki. Chyba, że ma taką klatę przypakowaną. No widać, że troszeczkę dziadyga hunterki sobie podnosił. Dobra, pogadajmy z nim oczywiście. Nie przyszliśmy na Kielona, tylko dowiedzieć się na temat Don Pedro. I w przypadku wydawcy mogliśmy jeszcze cwaniakować i tych pieniędzy mu nie zapłacić, żeby no tutaj podcwaniakować, ale w przypadku Luisa już tutaj nie ma. Są momenty w grze, kiedy no tutaj już jest potrzebne doświadczenie. Są osoby, którym możemy nie zapłacić i wtedy on się wystraszy i nam powie, ale są osoby, które mają wywalone w nasze groźby i albo po prostu nie mamy wyboru i musimy zapłacić, bo musimy się czegoś dowiedzieć, albo osoba się wkurzy i po prostu za groźby podwyższy nam cenę. Tak jest w przypadku Luisa, tak więc nie groźcie, że mu przemeblujecie lokal, ponieważ zawyży cenę. Tylko dajcie mu tą sumę, jaką prosi. Masz, kup sobie porządny obiad, udław się nim najlepiej. Dobra, no i on tutaj nam powie, co nam musi powiedzieć. No. I powiedział nam, gdzie... Dobra, idziemy. Powiedział nam, gdzie znajduje się architekt, który zaprojektował willę Don Pedro. Ogólnie póki co od wydawcy się dowiedzieliśmy, że Don Pedro to jest zbir w tym kraju, to jest jakiś taki człowiek bardzo wpływowy, bandyta, który ma naprawdę dużą sumę pieniędzy. No i to jest ponoć ostatnia osoba, z którą widziano Lisę. I musimy go znaleźć. No najpierw skierował nas wydawca do Luisa. Luis zlecił nam, że pójść do architekta Burundu Chapo, który tą willę zaprojektował i powinien wiedzieć, gdzie ona jest. No i co my tutaj mamy? Rezydencję Don Pedra zbudował architekt Burundu Chapo, trzeba z nim pogadać. Odwiedź rezydencję Don Pedra, tak więc już wiadomo, gdzie ona się znajduje. Ale jeszcze przejdziemy się do tego architekta. No wiecie, no tak, żeby zobaczyć, co nam ma do powiedzenia. Czekajcie, ja sobie tu może zmienię kamerę, jestem do takiej przyzwyczajony. Tak więc dobra, no idziemy się dopytać o architekta. No jakichś tam szczegółów na temat tej willi, sami rozumiecie. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej. I wiecie co? Muszę zaparkować tutaj, na chodniku, w głębi. Wiecie dlaczego? Ponieważ to jest najgorsze miejsce tutaj, obok motelu, w całej grze. To jest miejsce, gdzie ciągle są jakieś... O, widzicie? Już nawet. Tutaj ciągle są jakieś karambole, gdzie się samochody zderzają ze sobą albo z latarniami. I stoją i nieustannie tromią. No to jest bardzo irytujące. No ale niestety, no tutaj jest niewygodnie. I oni tutaj ciągle się nadziewają. Już ktoś trąbi, nie wiedzieć dlaczego. A tu jest kolekcjoner, również ważna osoba. Tutaj przewinę, tylko wiecie, żeby się z nim zapoznać. Będzie nam potrzebny, ponieważ to jest jedyna osoba, która skupuje bożki indiańskie, jakieś antyczne przedmioty czy szmaragdy. To jest waluta, jaką płacą nam Indianie, tak więc nam się to przyda. Indianie no, całkiem nieźle płacą, a kolekcjoner nam to zamieni nam te wszystkie śmieci na pieniądze. I również możemy kupić od niego kamień Xenus. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, no to zapewne o tym wiecie. Jak będziemy mieli kasę, piszcie w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście, żebym w tej serii zbierał te wszystkie kamienie Xenus. Jeżeli chcecie, no to możemy się za coś takiego zabrać, jak fundusze pozwolą. A to jest oczywiście projekt willi Don Pedra. No jak oglądaliście te ciekawostki, no to zapewne to już widzieliście. A to jest architekt Burundu Chapo. Przeprowadźmy z nim wywiad. Siemano. Hello. Buenos dias, señor. Nie. Jestem tu z innego powodu. I wanted to ask you about the villa that you re- Of course I remember that villa. How could I forget it? It was built a short time ago. I still have a model. We can take a look at it if you wish. Ah, that was one of my best plans. Modesty aside, I worked on it day and night. And dobra, dobra, będę ci przerywał nieustannie. Dalej. I'd like to ask you a few questions about that villa. Of course. Ask away. No i możemy mu zadać szczegółowe pytania. Co masz mi powiedzieć o Don Pedrze? Don Pedro? Now that is one shady character. I'd certainly rather have him as my friend, not as an enemy. Don Pedro przez tych początkowych zleceniodawców jest przedstawiany jako taki wielki, zbir, niebezpieczny człowiek. Rzeczywiście gość jest... gość jest wpływowy na pewno, ale jak go poznamy, to zobaczycie, że tak naprawdę to jest taka miękka cipa bardziej niż taki zbir, jakiego mogłoby się wydawać, że to jakiś w ogóle cwaniak, macho i nie wiadomo co jeszcze. Zobaczycie zresztą sami. Co możesz mi powiedzieć o rezydencji Don Pedro? Oh, that's a fabulous villa. Even more beautiful than all of my other projects.
worked on that design for about 6 months. And frankly, I made a tidy. What can you tell me about the area where Don Pedro's villa is located? Oh, that's one of the most beautiful areas in this part of the country. The mountains are breathtaking. Oh, and the jungle. Have you seen the river? Oh, it's gorgeous. The villa is situated on a mountain. Dobra. There was something else I wanted to ask you. Teraz musimy już poruszyć ten temat tajnego przejścia, w cudzysłowiu. Czemu chcę to zrobić? Tutaj musimy powiedzieć, no nie wprost, że chcemy go zabić, no od serca, powiedzcie, że... O, że nam córka zaginęła, no i musimy się z nim koniecznie zobaczyć. Te duże bryle tego architekta widzę, że możemy mu zaufać. Widzę w jego oczach zaufanie. No, jak widzicie. Jak widzicie, jest skłonny nam zaufać. Dobra, więc gdybym był w jednym z tych tajnych przejść, to gdzie bym się znajdował? No, oczywiście. Już słyszę po ciągłych klaksonach i dźwiękach zderzenia, że oczywiście już się tam jakiś karambol stworzył, jakże inaczej. Dobra, co, powiedz mi o głównym wejściu. Tak. How do I get to the river jetty without being seen? On a boat, of course. How else? Ty, nie bądź taki pewny. Będę zadawał pytania, jakie mi się podobają, dziadek. Zaraz cię na kabanosa przerobię i wiesz, nie pajacuj. Dobra. Wejście boczne. 3000 peso, sporą bałę ci chyba. No i widzicie, jakbyśmy grali na łatwym poziomie, to już moglibyśmy mu zapłacić i otrzymalibyśmy pierwszy klucz. No do tych tajnych przejść, Don Pedro. Niestety takiej kasy nie mamy. Tajne przejście. W geście solidarności z bratnią duszą żądam tylko od ciebie zaledwie 5000 pesos. Ależ to miłe. Czyli 8000 musimy na starcie dać mu za klucze. Widzicie? Macie szczęście, że ja to nagrywam, ponieważ nie damy mu ani grosza, Don Pedro i tak się dostaniemy. Dobra. Adios. Tak więc od architekta dowiedzieliśmy się dość sporo, że willa Don Pedro jest bardzo droga, że jest położona w przepięknym miejscu, no, że Don Pedro to zbir, no i groźny człowiek. No i co, proszę Państwa, zdobyć u architekta Brunducza, bo to zniknie oczywiście, jak kupimy od architekta jakiś klucz. Mówię, no nie mamy kasy, ale kiedy możemy, to tą kasę oszczędzamy, tak więc nie kupujemy żadnych kluczy. Odwiedź rezydencję Don Pedro, to jest nasz teraz główny cel. Przejedziemy się do Don Pedro, postaramy się do niego dostać. Znaczy postaramy, no dostaniemy się, oczywiście. Dobra, nie zagaduj mnie, czytaj sobie tą gazetę. Oczywiście już jakiś ktoś się musiał tutaj zdarzyć. Wycofać oczywiście nie można. A, to tylko transporter. Dobra, tak więc jedziemy do Don Pedro. Rozglądajcie się jakby co, ponieważ cofam kompletnie, że tutaj ta gra nie jest zbugowana. Tu jest mnóstwo różnych bugów i różnych ciekawostek. O, koleś sobie na ulicy wystartował. Tak więc jak jakiś taki fajny bug się pojawi, ja na przykład go nie zauważę, to możecie mi zwrócić uwagę w komentarzu. Zachęcam was naprawdę do komentowania i łapkowania. No pokażcie mi, że was to interesuje. No naprawdę... Sprawia to ogromną satysfakcję, przyjemność. No i tak dalej. Dobra, tutaj jest blokada, nie będziemy czekali. Oni i tak nie zapamiętają, będą nas cały czas legitymować. Tyle razy, ile będziemy przejeżdżali przez tą blokadę. Oni zawsze będą nas legitymowali. Jesteśmy ogólnie jedyną osobą kraju, która jest tak ciągle legitymowana. Jeżeli pojawi się jakiś ciekawy samochód na drodze, to my sobie go oczywiście weźmiemy, ponieważ z tym eBayem to będziemy się trzyłapać. Jeżeli będzie jakiś Melarut albo Hirut, no to oczywiście sobie takie autko weźmiemy. Oczywiście, no pamiętacie, jeżeli oglądaliście moje ciekawostki, no to pamiętacie,
jak taki samochód zdobył. Tutaj nie trzeba być wielkim cwaniakiem, żeby się domyśleć. Żeby nam nie spadła ranga, no to musimy kogoś zmusić do wyjścia z tego auta i po prostu uciekamy. A że gościa nie zabijamy, no to ranga nam nie spadnie. Jak widzicie, cały czas tutaj są toczone jakieś wojny. No tutaj akurat rząd i mafia, ponieważ obok Puerto Sobra, no rządowi i mafia mają tutaj swoje główne bazy. Im bliżej Pueblo Faro, tym więcej będzie partyzantów. No i w zależności, im bliżej bazy Don Carlosa, tym będą walczyć więcej z mafią, a im bliżej Puerto Sombra, drogi Puerto Sombra, no tym więcej będą walczyć z rządem. To ich główny wróg. No oczywiście grę znam bardzo dobrze, ale muszę sobie korzystać z mapy, heheszki. No ale mówię, dawno nie przechodziłem, tak więc czasami będę musiał się tutaj posiłkować, ale już wiem gdzie jestem, wiem, że zaraz muszę skręcić w lewo. I proszę zobaczyć, jest Hiru, zobaczymy czyj. Czyj? Artyzanci, no zobaczymy czy... No niestety. Niestety koleś się wystraszył. Liczyłem, że uda nam się już zdobyć całkiem niezłe autko. Nie wiem dlaczego Melarut jest tańszy od Hiru i w sumie podobna szybkość, może nawet taka sama, czasami nawet mi się wydaje, że lepsza, a jakoś bardziej mi Hiru odpowiada. Nie wiem dlaczego, jakieś takie fajne auto. Ja jakoś tak zawsze je lubiłem. No i dobra, to jest ta droga leśna. Jedziemy właśnie do willi Don Pedra, żeby się do niego dostać. Oczywiście ja wiem, gdzie jest to tajne przejście. No, nie potrzebuję klucza, żeby się tam dostać, ale no wiecie, no chcę tutaj jednak troszeczkę... Wiecie, no ryzyk, fizyk. Do odważnych świat należy, tak więc przedostaniemy się tym bardziej strzeżonym przejściem. Nie wiem czemu, ale strasznie mi FPS-y spadają. Robimy pierwszego save'a, ponieważ to jest pierwsza okazja, żeby wylądować u doktorka. No tutaj, jak widzicie, strażnik. No ciekawie strzeże, no odwrócony jest do muru. W ogóle nie interesuje go, czy ktoś do bramy podbija. No i jak widzicie, tam jest molo, o czym mówił architekt. Oho, zauważył mnie, super. Dobra, jestem wrogiem, ale tutaj akurat nie jest problem, ponieważ... Ponieważ on informuje tylko tych pierwszych strażników, którzy pilnują bramy wejściowej, tak więc jakbyśmy tam tą drogą szli, no to by nas zaczęli do nas strzelać. A tutaj od strony molo to oni kompletnie o nas nie wiedzą. No dobra, koleś zajął się. Nie wiem dlaczego tutaj żołnierze mają taką rozrywkę, żeby strzelać do szczurów. Dobra, pierwszy poszedł do piachu. Wiecie co, zawsze to lepsze niż strzelać z pistoletu, tak więc... no, nie wiem czemu, ale jakoś nie reaguję na klawisze, to sobie przesunę. Mamy już najlepszą strzykawę i... No i oczywiście karabin, no... Karabiny podnoszone od strażników to jest akurat nic mocnego, ponieważ one się zacinają. No ale mówię, no lepsze to niż pistolet. I tak prędzej czy później będziemy musieli coś mocniejszego zdobyć. Czekajcie, no chcę tutaj wymierzyć takiego idealnego headshota. Dobra, zrobimy sobie może tutaj save. Już jesteśmy blisko. No i teraz rozpoczynamy szturm na siedzibę Don Pedro. Już jesteśmy blisko. No ale teraz będzie najcięższy, ponieważ... Dobra, pierwszy poszedł do piachu. Kolejny. Dobra. Dobra, jeszcze jeden. Użyjemy strzykawek, no solidnie mnie tutaj wyleczył. Jeszcze jeden save, no mówię, no tutaj jest duża szansa, że mogę polegnąć, tak więc... Tak więc co zaszkodzi zrobić save? Dobra, żebyśmy tylko ludności cywilnej się nie pozbyli. Ja po co sobie z nimi psuć relacje, może będą potrzebni nam do zarobków. Tutaj jest kolejny, dobra. Bardzo szybko go posłaliśmy do piachu. Czekajcie, granat i siedź. Udało się. I jesteśmy już u Don Pedro. Wjeżdżamy z buta. No i jesteśmy w dupie. Greetings, Mr. Myers. Put your gun down. Really, I'm impressed, but tell me, what can I do for you? What could you need that was worth so much trouble just to see me? Co, no z wyglądu wygląda jak taki rzeczywiście zbir, ale jak w gadce to wydaje się taki łagodny bardziej. O Jezu, ale się rozgadałem. Jak za dużo gadam i was męczę, to mówcie mi to w komentarzach. O, tu jest to tajne przejście.
A jakbyście kupili klucz od architekta, to byście o tutaj weszli, do Don Pedro. Kadstenka byłaby oczywiście inna, ale przywitaliby nas tutaj i tak żołnierze, ponieważ architekt wygadałby się Don Pedro, męczyłoby go sumienie, tak więc tak by nas przywitał tak samo. Dobra, porozmawiamy sobie z Don Pedro. Hello, Don Pedro. Buenos dias, Myers. You did a good job getting rid of those loafers I called guards. To tell the truth, I owe them 3 months. Nie dość, że kurna. So thanks to you, I'll finally be able to. Cwaniaczek to jeszcze taki skąpy. Come on out, you skunky coward. Dobra. Pogadajmy z nim trochę na rozluźnienie. Not really. It's easier to hire a bunch of stupid henchmen than to keep loyal long time. Akurat prawda. I couldn't care less about your thugs, Don Pedro. I came here to find out what happened to my daughter Lisa, and as far as I know, you're the last person to see her. Well, I'll be damned. Your face does look a little familiar. So you're little Lisa's father. Who is that Yankee dude? Very nice to make your acquaintance. She's told me a lot about you. And even if half of it is true, then I regret not having met you earlier. I could have used... As much as I appreciate your mindless banter, Don, what have you done with my daughter? I'm hurt you'd even think I'd harm lovely Lisa. I'd kill anyone who dare lay a finger on that innocent little angel. We spent a lovely day together. And she even promised to send me a copy of the article she wanted to write about me. Uh-huh. What happened after that? Nothing much. I tried to talk her into staying here overnight. She was polite, but firmly refused my offer. In the end, I gave her over to two of my smartest gorillas to make sure she was safe on her way into town. She even called me from... Chciałeś, żeby przynocowała u ciebie, bydlaku. Dobra, powiemy mu tak. I don't believe a word coming out of your mouth, Don Pedro. That's a real shame. If you think I'm afraid of some newspaper hack, you're wrong. In fact, I have a scrapbook with articles about me. If you don't believe me, then you can ask him yourself. The editor says he hasn't seen her since she left to come see you. You answered your own question, my friend. I never liked that old rat. And now it seems like he's gotten himself into some real trouble. Yeah, I think I'm gonna have another little talk with him. I'm sure you noticed, but that old bastard is a lily-livered coward. If you put the screws on him, he probably... Dobra, dalej. What can you tell me about Lisa, Don? She never told me about her plans. Maybe you can send me in the right direction? Honestly, I have no idea who could have done anything to that sweet, innocent little girl. But I think that editor knows more than he's saying. You'll need to drag it out of him. Can you shed some light on what's going on in this part of the country, Don Pedro? It would take me a whole week to tell you everything I know about everything. Maybe even two. Don Pedro, have you heard an old Indian legend about... A to odnośnie tych ciekawostek na temat kamienia Xenos. Don Pedro również może nam go załatwić, ale to jak przyjedziemy do niego za drugim razem, on już tego kamienia będzie miał. Daj kamienia. Tak jest. Niby jest dla nas taki przyjazny i uprzejmy, jak przyjdzie co do czego, to będzie żądał od nas naprawdę wypłat, że się zastramy. Dive right in, Myers. Lisa's dad should feel at home here. Mi casa es tu casa. Oh, by the way, Azucena is out sunbathing. Ledwo przybyliśmy tutaj, już jakaś sztuka się za nas zabiera. Dobre. Azucena? Yes, she's the daughter of the second brother-in-law's father-in-law's grandmother's godfather. Ale Azucena? Azucena, Szena. She's chilling here with her girlfriends. Dobra, weź, bo się tym cygarem zadławisz zaraz, facet. Goodbye, Don Pedro. Adios, Myers. And one other thing. If you need any help looking for your daughter, come straight to me. Jeszcze raz słyszę, stawiam dolary przeciwko orzechom. Ale oni tutaj mają własne powiedzenie, jak na przykład mówi się rzucenie perł przed wieprz, oni tu mają przeciw, że rzucają te perły przeciwko piraniom. Tak mówi handlarz broniami. Thank you. Tak, więc tutaj nieźle mają powiedzonka w tej realii. And listen, the other day Esteban mentioned that he was pilots. It's a clean job. And the guy in charge, what's his name? Leoncio. Tak więc otrzymaliśmy kolejną książeczkę. Don Pedro. What is it you're waiting for? Okej, no to wyciągnęliśmy wszystko od niego. Jak widzicie, wydawca nas oszukał, mówiąc, że po raz ostatni widziany był
widziana była Lisa z Don Pedro, tak więc ona powróciła do wydawcy, nas zrobił w Bambuco i zobaczcie, co otrzymaliśmy. Pilotowani, to jest... Tak więc możemy się również nauczyć pilotowania samolotu. No tak więc już, o... o matko, jeszcze architekt Burundu Chapo? Po co mam się dowiadywać więcej o jego rezydencji? Wydawca najwyraźniej ługał, trzeba się nim zobaczyć jeszcze raz. Tym razem odłożymy kurtuazję na bok. Oczywiście. Teraz już tam Don Pedro tutaj złagodził te stosunki, tak więc możemy... O, mieliście? A, to jest chyba ta czekoladka, która się nami interesuje. To ty się mną tak intererę. To ty jesteś ten Saul Myers? Let's skip the formalities. Uncle Pedro said you're looking for your daughter. Just how old is she? Looking at you, and I kind of like looking at you. Dobra, dobra. Przybyliśmy tutaj szukać córki, na grzmocenie przyjdzie czas. Kurde, już tak ciemno? Wstałem, że 7 już. O, już 20 prawie, musimy się spieszyć. Ponieważ jak przyjdzie noc, to wydawca pójdzie do domu. O, znowu się nam zbugowała postać w wodzie i patrzcie, jak my zapieprzamy. Zresztą widać po celowniku, że on tak bardzo szybko schodzi do środka i... O, to jest bardzo przydatne. Ponieważ... O, wszystko wróciło do normy. Dobra. No to co, w takim razie wsiadamy do naszego beznadziejnego Mi Beya. Cały czas liczę, że znajdziemy jeszcze jakieś ciekawsze auto po drodze do Puerto Sombra. No i dobra, i wracamy w takim razie. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia wydawca. Tak więc mamy Don Pedro tak naprawdę jako przyjaciela, już można powiedzieć. Bardzo polubił Lisę, tak więc no, stał się naszym pomocnikiem. No, chętnie pomoże nam ją odszukać. Dobra, tak więc rozglądajmy się, może jakieś auto się ciekawe znajdzie. No tutaj kolejny Mi Bey. No tak w ogóle to jest taksówka. Matka, jak ten Mi Bey się człapie, no. Między Don Pedro a więzieniem, znaczy więzienie jest troszeczkę dalej niż Don Pedro, źle powiedziałem. Tak między tą trasą z Puerto Sombra a tym Don Pedro to są tylko dwie wojny. A, tu jest bazarek. Będziemy musieli tu w swoim czasie podjechać. Tutaj jest ważne miejsce, jeżeli chodzi o fabułę. Toczone są dwie wojny. Tutaj cały czas... No jest wojna domowa, no to tak więc cały czas się napieprzają tutaj rządowi z mafią, rządowi z partyzantami i tak, no i tak w kółko, no i się tutaj są trzy najsilniejsze grupy, no, cały czas walczą ze sobą. Kolejny Mi Bey, ale czerwony, to pewnie nie dużo się różni, tylko że kolorem. No, autobus to już szkoda gadać, to jest jeszcze większy szrot niż Patton. Ciężarówka to w sumie największe panie. Na autobus, transportem, no jak po złości. Sądzę, że jakbym wyłączył Frapsa i grałbym na luzie, to już same hamery by tu jeździły. Dobra, no przemęczymy się może. Nie wiem, jeżeli chcielibyście, to mógłbym... Czekaj, czy co to jest? Castella? No nie, no tutaj nie opłaca się tego. Mógłbym rozpocząć następny odcinek, na przykład właśnie już... Polatałbym sobie tutaj po okolicy i może udałoby mi się jakieś szybkie auto znaleźć. No jeżeli macie jakiekolwiek prośby i pytania do mnie, piszcie w komentarzach. Bardzo was o to proszę. Chciałbym też troszeczkę się tutaj z wami, wiecie, no zapoznać, co sądzicie o tym wszystkim, tak więc... Mówię, udzielajcie się. Jak macie tutaj jakieś pytania, walcie śmiało. Już się nie będę powtarzał, dobra. Tak więc idziemy do wydawcy. Zobaczymy, co nam teraz ten łysy kanion powie. Oszukał nas, tak więc Saul nie będzie zachwycony. Zresztą sami zobaczycie. Z buta wbijamy, morda wykrzywiona, wydawca nie ogarnia. What do you want? Me? I don't want anything. But you might want to think of a reason why I shouldn't kill you. Who the devil do you think you are? Yeah, I'll tell you everything. What do you want to know? I want to know why you lied to me. I want to know why you didn't tell me you saw my daughter after she met with Don Pedro. And what's more, I want to know... Farba poszła. Who
put that guy on the roof to take you on. Kurna, Saul ma rozwalające te teksty. Nie wiem czemu, ale strasznie polubiłem tego bohatera. I koleś spieprzył hammerem. No i zobaczcie, no, nie pogadam... O! Szczury se łażą po tutaj... O, słoik pikli, przyda się, weźmiemy sobie. Też z ciekawostek możecie pamiętać, że jest to całkiem niezła broń. No i co, no niestety wydawca nic nam nie powie w takim stanie. I co, zacznij szukać świadków morderstwa, może ktoś widział mordercę. Don Pedro powiedział, że może pomóc w każdej sytuacji. Może ktoś widział, jak zabójca wydawcy opuszczał miasto. Do Don Pedro póki co nie będziemy jechać. Odwiedzimy sobie na razie dwie osoby, które nam tutaj mogą w pewien sposób pomóc. Pierwsza osoba to sprzedawca pączków. Znajduje się on tutaj, obok motelu. Porozmawiamy sobie z nim. Come get your donut. Come get your... Did you see the killer? Did you? Killer? What killer? Why? He killed someone. And so that's why you're calling him a killer. Głupi jesteś, czy co? Yes, a killer. Don't make me demonstrate. You probably mean that guy who was shooting from the rooftop. Ajax. Yeah, that's the one. Yeah, I saw him. He ran off like he just seen the devil himself. Jumped into a car, he screeched away, and left me coughing in a cloud of dust. What'd he look like? Well, just like a normal guy. A ty wyglądasz na kogoś, kto ma pieniądze? To kurna, może ja w ogóle będę w worku od kartofli łaził, to może już przestaną ode mnie wymuszać ten hajs. No nie. Maybe an uppercut to that weak chin will jog your memory. How are your donuts for fixing broken? Go ahead, hit me. I'm used to it. Mówię, no z czasem to już nie będzie ich tak łatwo przekonać. Dobra, dobra. I don't care. Wait, that's how it's going to be. I już mamy pierwszą misję. So the killer had a car. I don't really know much about cars. But I remember the 3000 license plate number, if that helps. But that kind of... I don't care. No niestety. Goodbye. Więcej od niego nie wyciągniemy. Koleś powie nam, jak ten zabójca wyglądał i ogólnie jakie miał numery rejestracyjne, ale oczywiście... oczywiście musimy mu zapłacić. No dobra, no to jeszcze jedno. Może ktoś widział, jak zabójca wydawcy opuszczał miasto. Jeszcze przejedziemy się na blokadę, oczywiście do wojskowych. Zobaczymy, co oni nam mają do powiedzenia ciekawego. Może już włączymy, żeby tutaj lepiej widzieć. No dobra. No to sobie z nimi porozmawiajmy. No, będziecie mnie tak całe życie legitymować. Może ja w ogóle sobie te dokumenty na czoło przykleję, albo wytatuję. Dobra, tu jest szef, porozmawiajmy sobie z nim. Hello. Buenos dias, gringo. Listen, pal, did you see anyone drive past here a little while ago? No, no, no one suspicious. There should have been. You wouldn't have forgotten this guy. He probably had a rifle with him. That's right, we did stop one like that. Regular guy. A bit scary. Only had one eye. But he had a license for the shotgun and everything. Regular guy. Zasrana ciężarówka. Needed a lift to the nearest bar, so the guy agreed to drive him to the city. Which bar? A joint not far from here. First one down the trail. They also sell... I to jest ten bazarek, o którym mówiłem, że będzie tutaj ważną częścią. I think you've seen the last of Edgardo. The man he drove away... Why do you say that? He's had tougher times with the gorillas. Once when he was drunk, he fell out of a helicopter. A czołg go przejeżdżał. Aha. No to rzeczywiście mocny gość. See you around, soldier. Może to jakiś Terminator. No dobra, tak więc, no też fajną rzeczą w Boiling Point jest to, że mamy, jest zawsze jakiś cel, który musimy osiągnąć, a mamy do wyboru różne misje. I teraz co mamy? Mamy do wyboru aż 4 rzeczy. Możemy pojechać do Don Pedro i pomóc, żeby nam pomógł w tym. Możemy porozmawiać z tym wojskowym oraz możemy zarobić hajs i poprosić o pomoc sprzedawcy pączków.
I teraz tak, to już będzie materiał na następny odcinek. Jeżeli wam się podobało, no to mówię, piszcie komentarze, łapkujcie. A najbliższy odcinek postaram się nagrać w najbliższym czasie. Zależy jak to będzie z czasem, ale myślę, że tego czasu teraz mam nawet sporo, tak więc odcinki powinny się niedługo pojawić. No patrzcie, autobus już tutaj rozwalił blokadę. I co, myślę, że tak z doświadczenia z tej gry nie będziemy ani szli do Don Pedro, ponieważ mówię, on nam może pomóc od razu, ale kosztuje dwa razy więcej niż jak mielibyśmy korzystać z obu usług tych dwóch kolesi, których dostaliśmy zlecenia. Pączkarz, no żąda dużo kasy, ale to jest taki tasiemiec, no. Od niego dostaniemy informację i idziemy dalej. A Edgardo tutaj może nam powiedzieć najwięcej, najbardziej szczegółowo. Tak więc w następnym odcinku będziemy poszukiwali zabójcy, wydawcy. Dobra, ja wam bardzo dziękuję, komentował El Diablo. Mówię, zachęcam do lajkowania, komentowania, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.